Szanowni Państwo, no przede wszystkim dziękuję za cierpliwość. Wszyscy mieliśmy bardzo ciężki, długi i niedobry dzień. Zakończyło się wieczorne spotkanie pana prezydenta z przedstawicielami rządu. Pierwsze miało miejsce z samego rana. Wiemy, jaki jest powód. Agresja w dużej skali rosyjska na Ukrainę. Zaatakowany został kraj, demokratyczny kraj europejski, no na skalę niespotykaną chyba od 1945 roku. To się dzieje wszystko w pobliżu naszych granic. To zagraża nie tylko nam, nie tylko państwom regionu. To zagraża bezpieczeństwu całego kontynentu europejskiego, a może mieć również wymiar globalny, o czym świadczy chociażby dyskusja na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ-u. No to wszystko oczywiście, czego w pewnym sensie spodziewaliśmy, ale się w tych najgorszych scenariuszach, no wymaga również reakcji naszego państwa, działań, które podejmują władze Polski wspólnie z sojusznikami, z partnerami z Unii Europejskiej, tak jak zresztą to jest podkreślane zarówno przez pana prezydenta, premiera, poszczególnych ministrów. No i wymaga tej intensywności kontaktów najpierw wewnątrz, stąd te dwa spotkania wewnątrz władz państwowych, spotkania i Komitetu Bezpieczeństwa dzisiaj z samego rana, zaraz bezpośrednio po ataku rosyjskim na Ukrainę. Później też rozmowa pana prezydenta Andrzeja Dudy jeszcze przed godziną szóstą, też bezpośrednio po ataku z prezydentem Ukrainy. Wreszcie rozmowy z sojusznikami. Pan prezydent w czasie wieczornego spotkania rozmawiał również z sekretarzem generalnym Stoltenbergiem, a to również w związku z jutrzejszym wirtualnym, nadzwyczajnym szczytem NATO i również w kontekście jutrzejszego spotkania w Warszawie grupy państw dziewiątki bukaresztańskiej. Premier poleciał do Brukseli w celu wzięcia udziału w dyskusji na temat sankcji, które mają być nałożone i są nakładane na Rosję przez Unię Europejską. W czasie tego dzisiejszego wieczornego spotkania zaprosiliśmy i gościliśmy na części tego spotkania. Na zaproszenie pana prezydenta był obecny minister spraw zagranicznych Ukrainy, pan Kuleba. Przedstawiał sytuację z perspektywy ukraińskiej, tego co się dzieje i jednocześnie z rekomendacjami, sugestiami działań, jakie my, Polska, ale też cała zachodnia i cywilizowana, tak można już mówić, wspólnota państw powinna podjąć w związku z tym, co robi Rosja wobec Ukrainy. Także bardzo intensywny, wcześniej zaczęty, zły dzień dla przede wszystkim dla Ukrainy, ale też dla Europy i dla całego świata. My również w wymiarze naszym, narodowym, jeszcze raz podkreślę to, co było w twicie rannym pana prezydenta, we współpracy, we współdziałaniu z sojusznikami z NATO, z partnerami z Unii Europejskiej staramy się tą agresję, to zło, które dzisiaj się zaczęło, zatrzymać. Jeżeli chodzi o kalendarz pana prezydenta i możliwość kolejnych spotkań, czy będą kolejne narady takie jak te dzisiejsze? Tak, sytuacja wymaga tego, żebyśmy się kontaktowali jak najczęściej. Pan prezydent zwoła jutro w godzinach przedpołudniowych taką naradę, jaką miała teraz miejsce dzisiaj wieczorem. Później będzie bukaresztańska dziewiątka i równocześnie później będzie szczyt NATO. Na pewno jakieś również konsultacje telefoniczne w ciągu dnia pana prezydenta.
Panie ministrze, jesteście państwo zadowoleni z ruchów, które podejmuje i Europa, i Stany Zjednoczone? Pytam tutaj głównie o sankcje, bo pewnie państwo o tym rozmawialiście. Czy jesteście usatysfakcjonowani, czy jakieś kolejne propozycje z waszej strony? No bo wiemy, że sam premier Mateusz Morawiecki zabiegał o to, aby... Zobaczymy na ostateczne wyniki rozmów pana premiera w Brukseli, ale oczywiście to prawda i pan prezydent i przedstawiciele rządu witają satysfakcją taką pewną zmianę kursu, ponieważ te pierwotne propozycje sankcji i sankcje, które były wprowadzone, były niewspółmiernie łagodne w stosunku do tego, co właśnie Rosja zaczęła i prezydent Putin robić wobec Ukrainy. Także to jest dobry kierunek. Równolegle witamy z zadowoleniem decyzję Stanów Zjednoczonych o zwiększeniu obecności wojskowej amerykańskiej w Europie. Ta sytuacja, mamy do czynienia z wojną w pobliżu naszego państwa, w pobliżu granic NATO. Ona coraz bardziej ma wymiar wojskowy, a nie gospodarczy. Także dwie rzeczy, sankcje, ale jednocześnie rzeczywiście demonstrowanie gotowości do odstraszania i do gotowości do obrony, jeśli byłaby taka potrzeba. Demonstracja takiej gotowości i związanej z konkretnymi decyzjami, a z takimi decyzjami mamy do czynienia, jest niezwykle istotna. Dwie rzeczy, sankcje, ale też budowanie zdolności, środków, demonstrowanie zdolności do odstraszania. O sankcjach macie na myśli też optowanie za tym, aby odciąć Rosję od systemu SWIFT? Bo mówiąc o tym, bo także dzisiaj Josep Borrell mówił o tym, że Unia Europejska odpowie w najmocniejszy możliwy sposób. Czy to właśnie oznacza odcięcie od SWIFT? To byłoby najlepsze rzeczywiście rozwiązanie. Tego oczekujemy. W tej chwili działaniami, jakie podjęła w tej chwili Rosja, odcina się od jakiejkolwiek możliwości stosowania półśrodków. Sankcje powinny być bardzo dotkliwe, tym bardziej, że mamy świadomość tego i takie są komentarze też ekspertów, że i zresztą to mówią przedstawiciele Kremla, że oni się do tego przygotowali, mają jakieś rezerwy finansowe, więc tym bardziej powinniśmy działać w sposób jednoznacznie zdecydowany. Jak teraz mogłoby wyglądać wsparcie ze strony Polski dla Ukrainy i czy minister Kułęba wyrażał jakieś oczekiwania? Tych oczekiwań jest szereg. Zwróćmy uwagę na to, że ta sytuacja jest niezwykle bardzo, bardzo dynamiczna i ona praktycznie właśnie z wojskowego punktu widzenia zmienia się z godziny na godzinę. To czego Ukraińcy w tej chwili oczekują, to z jednej strony rzeczywiście zdecydowanego nacisku na Rosję właśnie za pomocą sankcji, ale też oczekują wsparcia w postaci dostarczania broni, ale również wszelkiej innej pomocy. Także tam omawialiśmy pewne szczegóły, propozycje, z którymi tutaj siłą rzeczy nie mogę się z państwem dzielić. Prezydent rozmawiał dziś po południu także z Jensem Stoltenbergiem, z sekretarzem generalnym NATO. Czego konkretnie ta rozmowa dotyczyła? Czy jakieś ustalenia zapadły? Nie ustalenia, bo ustalenia zapadną jutro na spotkaniu wszystkich przedstawicieli państw natowskich. Myśmy wyrazili, pan prezydent wyraził swoje oczekiwania, informował go o spotkaniu dziewiątki bukaresztańskiej, także oczekiwania, że również zapadną jakieś decyzje związane z uruchomianiem natowskich procedur, tych planów stopniowego reagowania, o czym była mowa wcześniej, a także rzeczywiście również wspólnego takiego zdecydowanego komunikatu politycznego wysłanego w stronę Rosjan. Czy była też poruszana może kwestia pomocy medycznej dla rannych żołnierzy ukraińskich na terenie na przykład ośrodków w Polsce? I też druga kwestia, czy Polska w razie czego jest gotowa, żeby wysłać transport jakiejś broni dla Ukrainy?
No myśmy już to deklarowali wcześniej i ta pomoc, jeśli chodzi o broń, ta pomoc została Ukrainie udzielona. Podobnie jak żeśmy deklarowali gotowość udostępnienia naszych ośrodków opieki medycznej, wsparcia dla rannych. W jakiej skali, w jaki sposób, no to teraz te najbliższe godziny będą to pokazywały. Jeszcze dopytam, czy są rozmowy w planach, czy są rozmowy Polska-Rosja? No, w najbliższych planach tego nie ma, podobnie jak nie ma w najbliższych planach rozmów Rosja, Stany Zjednoczone, Rosja, NATO, także no nie. We Francji rozmowa pomiędzy Putinem a Macronem, tak podają agencje informacyjne, się odbyła, dlatego pytam. Rozmowy. No więc tak, ale tutaj z naszej strony oczywiście nie wykluczamy takiej rozmowy w przyszłości, ale na chwilę obecną nie ma takich planów. Jeśli chodzi o jutrzejsze spotkanie B9, czy potwierdzona obecność przywódców już jest? Tak, ona się ustala bo rzeczywiście część z nich, ale to mniejsza, teraz nie chciałbym podać, bo to jeszcze się może zmienić, w najbliższych godzinach będzie obecna wirtualnie, ale może też będą przedstawiciele również Unii Europejskiej i innych państw. Większość zdeklarowała się, że będzie osobiście. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo i dobrej nocy.